Cześć. Gdybym miała przygotować kartkówkę dla mojej klasy ze skali mapy, na pewno ujęłabym tam kilka typów zadań. Po pierwsze, zamiana skali liczbowej na skalę mianowaną. To umiecie. Po drugie, zamiana w drugą stronę, czyli daję mianowaną, wy macie zamienić na skalę liczbową. Na pewno dałabym dwa takie zadania, które robiliśmy we wcześniejszych odcinkach, czyli powiedziałabym tak, skala mapy jest tyle, zmierzyłam linijką, że odległość między dwoma miastami wynosi ileś centymetrów, 2 centymetry. Powiedzcie mi, jak daleko one są w rzeczywistości? I w drugą stronę powiedziałabym, a niech skala mapy będzie taka, w rzeczywistości jakaś rzeka ma długość ileś kilometrów. Wy powiedzcie, jakbyście ją rysowali w tej skali, jaka byłaby to odległość na mapie. I na koniec zostawiłabym jeszcze jedno zadanie. To zadanie, które widzicie teraz na tablicy. Czyli mówię wam, jaka jest rzeczywista odległość między czymś a czymś. Mówię wam, ile to jest na mapie, a wy mi macie odpowiedzieć, jaka jest skala. Zróbmy razem ten przykład. Warta ma długość 808 km. Na mapie jej długość wynosi 20,2 cm. Oblicz skalę mapy. Ok. Skala mapy... To znaczy, że mierzę to, co jest na mapie i porównaję je do tego, co jest w rzeczywistości. Czyli mogę sobie zapisać, że na mapie zmierzyłam 20,2 cm, a w rzeczywistości wiem, że to jest 808 km. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że zamieniając tę skalę z liczbowej na mianowaną i w drugą stronę, zawsze robiliśmy coś z jednostkami. Tutaj mamy centymetry i kilometry. Bardziej by nam pasowało, żebyśmy mieli z jednej i z drugiej strony centymetry. To lecimy. Czyli chcę te kilometry zamienić na centymetry. Czyli tutaj mam 20,2 cm. Najpierw zamienię sobie na metry. Ponieważ 1 kilometr to 1000 metrów, więc tutaj, żeby zamienić to na metry, musiałam pomnożyć przez 1000. Żeby zamienić metry na centymetry, mnożę tutaj razy 100, czyli dopisuję jeszcze 2 zera. Ok. 80 800 000 centymetrów. Ok. No to teraz idziemy w tą liczbową. Bez centymetrów byśmy mieli 20,2 do 80 800 tysięcy. No ale dobra, czy widzieliśmy taką skalę, żeby tutaj było 20,2 albo jakaś inna liczba różna od 1? No nie, skalę mapy podajemy 1 do. Wobec tego tutaj też chcę mieć jedynkę. Jak to zrobić? Muszę podzielić przez 20,2. Czyli będzie 1 do... 80 milionów 800 tysięcy chcemy podzielić przez 20,2. Pamiętamy, że jak dzielimy pisemnie przez ułamek dziesiętny, chcemy sobie najpierw przesunąć przecinek w prawo o tyle, żeby tutaj nie było ułamka dziesiętnego. Wystarczy o 1, czyli tu przesunę o 1, no ale tutaj też o 1, czyli muszę dopisać tam jedno 0. Czyli chcemy zrobić dzielenie 80 milionów 800 tysięcy było, to my teraz tu jednego zera brakło wcześniej, 5 zer, ok, czyli tutaj jest raz, 2, 3, 4, 5 i przesuwam o 1 w prawo tutaj, czyli dopisuję jedno 0. To ile mam? 808 milionów dzielę przez 202, czyli tutaj widzę 4, mnożę razy 202, 808. No i te reszta zer przepiszemy. Czyli mamy 4 miliony. Czyli to jest 1 do 4 milionów. Sprawdźcie jeszcze moje obliczenia. Chodziło o to, że tutaj muszę podzielić przez 20,2, żeby tutaj mieć 1, a tutaj 4 miliony. To samo zagadnienie, drugi przykład. Jeżeli chcecie przećwiczyć, to najlepiej sprawdź, czy rozwiążecie to zadanie sami. Jeśli rozwiążecie, przewincie na koniec filmiku i sprawdźcie, czy mamy taką samą odpowiedź. Jeśli jest taka sama, to znaczy, że umiecie już ten temat. Jeśli będzie się różnić,
to są dwie opcje. Albo wy się pomyliliście, albo ja się pomyliłam. Napiszcie mi, jeżeli to ja się pomyliłam. Odległość na mapie między miastami A i B to 3 cm. W rzeczywistości miasta są odległe o 24 km. Jaka jest skala mapy? Co wiemy? Wiemy, że jak zmierzyliśmy odległość na mapie, to 3 cm. Wiemy, że w rzeczywistości miasta oddalone są o 24 km. Co to jest skala? Skala nam mówi, ile razy pomniejszyliśmy. Czyli mówi, jaki jest stosunek tego, co mamy na mapie, do tego, co w rzeczywistości. Czyli pamiętacie, zawsze mapa do rzeczywistości. Co wiemy na mapie? Na mapie 3 cm. Co wiemy w rzeczywistości? 24 km. Pamiętamy? Nie fajnie mieć różne jednostki, chcemy dojść do centymetrów z prawej strony. Lewą przepisuję, a tutaj najpierw na metry, czyli mnożę razy 1000. Teraz na centymetry, czyli mnożę razy 100. Lewą przepisuję. Były 3 zera i jeszcze 2. Czyli mamy 2 400 000. Ale problem, tak jak w poprzednim zadaniu. Nie chcemy tutaj mieć tej trójki. Chcemy, żeby tu była jedynka. Żeby był 1 cm do iluś. Czyli co? Skoro 3 cm to 2 400 000, to jak to podzielę przez 3, to będę wiedziała, ile to jest 1 cm. Proste. Czyli dzielimy tutaj przez 3. Czyli muszę podzielić przez 3, bo mam informację dla 3 cm. Czyli 1 cm na mapie to dzielimy przez 3, czyli 8, 2, 3, 4, 5. Czyli 800 cm w rzeczywistości. Czyli skala mapy to 1 do 800 tysięcy. I co, wyszło nam tak samo, czy nie?